Słuchajcie, na Facebooku wysłuchałem fragmentu rozmowy, wywiadu pana Janusza Korwin-Mikke w jakiejś tam telewizji. Ach, jaka to telewizja, to nieważne, na pewno nie publiczna. Ja z reguły, powiem szczerze, nie słucham jego wywodów, ponieważ dla mnie Janusz Korwin-Mikke zatrzymał się w rozwoju mniej więcej końcówka XVIII, początek XIX wieku. Czyli jest totalnym przeżytkiem. Ale tu mnie rozmowa zainteresowała. Rozmowa dotyczyła seksu i nauki tego przedmiotu w szkole. Ponieważ seks zawsze był w jakiś sposób bliski mojemu sercu, no więc zatrzymałem się i wysłuchałem, co też ma do powiedzenia pan Janusz Korwin-Mikke. A miał do powiedzenia, słuchajcie, naprawdę rewelacyjne sprawy. Otóż, według Janusza Korwin-Mikke, pedofil jest lepszy jak nauczyciel seksuologii na przykład w szkole. Czy nam nauki o seksie, w szkole. Dlaczego? Bo pedofil, jak przyleci dziewięciolatkę, a mówiąc tak ordynarnie, jak ją zerżnie, to ona już potem przez całe życie będzie się wstydzić. Czyli będzie miłą, dobrą, kochaną kobietą, która się wstydzi i która nigdy nie da dupy przy zapalonym świetle. Natomiast jak idzie na lekcję do szkoły, i tam nagle dowie się, że chuj, to nie chuj, tylko prącie, to przestanie się wstydzić. Bo przecież prącie to taka ładna, fajna nazwa, aż trzeba się dziwić, że większość mężczyzn tego prącia nie trzyma stale na wierzchu. No, dość fajna teoria pana Janusza. Ja tylko się zastanawiam, jaki cel ma pan Korwin, żeby takie teorie wysuwać. A może po prostu faktycznie chodzi o to, aby polskie dziewczyny nie kochały się przy świetle, bo wówczas któraż by chciała dać dupy panu Januszowi?